Witam Państwa, Jan Bodakowski. Dochodzą do mnie niezwykle ciekawe informacje dotyczące konfliktu w redakcji prorosyjskiego dwutygodnika w Myśl Polska. Nie tylko profesor Adam Wielomski, ale i Agnieszka Piwar odeszli z redakcji. W ostatnim czasie prorosyjski dwutygodnik Myśl Polska, który przed wielu laty był bardzo fajną prawicową gazetą, jest areną Czystek. Odchodzą monarchiści, miłośnicy Cara Islamskiej Republiki, a zostają lewicowcy. Czy owe czystki oznaczają zbliżanie się, zbliżający się zbliżającą się klęskę Rosji, czy może niestety wręcz odwrotnie, mobilizację w szeregach wiernych Moskwie? Okazuje się, że z pisma znanego z publikacji. Dugina i Mateusza Piwsk-Polskiego, pisma którego e, redaktorem naczelnym jest pracownik Muzeum Podległego Władzom Samorządowym Województwa Mazowieckiego, e, czyli polityką Platformy Obywatelskiej PSL, odszedł nie tylko autor bardzo ciekawych książek naukowych profesor Adam Wileumski, ale niezwykle barwna i zaangażowana publicystka Agnieszka Piwar. E, Radosław Gruca na portalu Radia Z stwierdził, i tu cytat. Agnieszka Piwar to redakcyjna koleżanka oskarżonego o szpiegostwo Mateusza Piskorskiego, publikuje m.in. w putinowskim portalu Sputnik. Odwiedziła Azerbejdżan razem z oskarżonym o szpiegostwo Januszem N. Według lewicowej posłanki Katarzyny Jubechan, Piwar przedstawiała się tam jako dziennikarka pisowskiej TVP. Szefowała TVP Biesław, nazwała imię, mo, ją moskiewską najmitką, a biuro prasowe TVP nie chce zdradzić, czy współpracowała, współpracowało z agandzistką Puktini. Koniec cytatu. Na początku stycznia Agnieszka Piwar na swoim facebookowym profilu załamana ogłosiła, że tu cytat, straszny dzień, musiałam podjąć dramatyczną decyzję o rozstaniu z tygodnikiem była to chyba najbardziej e, najtrudniejsza decyzja w moim dotychczasowym życiu, ale kto mnie dobrze zna, ten wie, że nie mogłam postąpić inaczej. Koniec cytatu. Decyzja dla Piwar była niezwykle bolesna, bo jak Bob i tu cytuję, poświęciła myśli polskie ogromny fragment swojego życia i oddała część serca. Za, liczne, za swoje liczne publikacje i reportaże nigdy nie otrzymała wynagrodzenia, wszystko robiła dla idei. E, powodem odejścia Piwar z redakcji dwutygodnika Myśl Polska, którego redaktorem naczelnym jest pracownik Muzeum Niepodległości Jan Engelgard, kustosz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, e, Muzeum Podległego Samorządowi Województwa Mazowieckiego z PSL i PO. Było to, że do środowiska dwutygodnika, i tu cytat, przedostał się zagorzały wielbiciel zbrodnia Żalenina. Koniec cytatu, który kpił z męczeństwa cara Mikołaja II, jak pisze Piwar, świętej rodziny carskiej, rosyjskich ofiar komunizmu. Piwar zażądała od redakcji, by ta wybrała albo zagorzały wielbiciel Putina, albo ona. Myśl Polska wybrała tego miłośnika Lenina. Pomimo decyzji redakcji, Piwar szczerze podziękowała, cytat naczelnemu Janowi Engelgardowi oraz wydawcy Przemysłowi Piascie, za to, że nigdy mnie nie cenzurowali i publikowali moje teksty w całości. ów wielbiciel zbrodniarza Lenina, który zmusił swoją obecnością i brakiem szacunku dla męczeństwa cara i świętej rodziny carskiej Piwar do odejścia z myśli polskiej, to Tomasz Jankowski, według dziennika Rzeczpospolita, sekretarz generalny lewicowej partii Zmiana, oskarżonego o współpracę z Moskwą i Pekinem Mateusza Piskorskiego i autor portalu Sputnik, będącego propagandową tubą Kremla. Eee i właśnie ten Tomasz Jankowski odejścia z myśli polskiej uznał, uznał, że odejścia z myśli polskiej to upadek kultury dyskusji, brak umiejętności polemiki i stwierdził, że niektórzy naprawdę, naprawdę sądzą, że łamy gazety powinny służyć do wspólnej masturbacji. I tak, szanowni państwo, wygląda konflikt w środowisku prorosyjskim. Dziękuję Państwu bardzo. Jan Bodakowski.